Tak, bo te drzwi, które tu są za panią, za mną, właśnie powstały w 2014 roku, 31 grudnia. Gdyby tu wymalowałem to pomieszczenie i zacząłem zbierać autografy, w sensie, że ja pierwszy się podpisałem i napisałem sobie kustosz Muzeum Lecha Kibol. Piłka, czy generalnie sport, tak i Lech Poznań łączy pokolenia, łączy też poprzez swoją historię, co wybrzmiało przed kilkoma tygodniami i dzisiaj właśnie z tego względu znajdujemy się w miejscu wyjątkowym. Ja nazywam się Wiktoria Łabęcka, witam Państwa w drugim odcinku naszego programu Bułgarska 5x7. Naszym dzisiejszym gościem jest kibic z wyjątkowym stażem oraz tworzący to wyjątkowe miejsce, o którym mamy zamiar tutaj trochę opowiedzieć, pan Piotr Podolczak. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie w moim prywatnym, pierwszym w Polsce, jak się dowiedziałem, Muzeum Lecha Poznań. Właśnie przypływam tutaj od dosłownie parunastu minut i jestem pod wrażeniem Pana kolekcji i tego, co można tutaj zobaczyć. To miejsce po prostu wchodzi się i czuć tę historię. Więc chciałabym zapytać, skąd w ogóle taki pomysł i jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się to niewinnie w latach 69, w którym poszedłem pierwszy raz na mecz pierwszy Lecha Poznań, który był w trzeciej lidze, wchodził do drugiej ligi, potem automatycznie wleciał, jak to się mówi, do pierwszej ligi. I tak to się zaczęło. Nie wiem, kupowanie gazet, zbieranie, wtedy szalików to nie było, bo nie było produkcji szali, jakieś dziergane szale przez babcię, przez coś. No, chodzenia na mecze, zbieranie biletów, tych, które kupiłem na stadion. Później zaczęły wychodzić programy meczowe, no już bardziej się tak rozwinęło, w sensie szalikowo, koszulkowo. Jakoś to się zaczęło. Właśnie nie sposób tutaj zapytać o Pana te początki z Lechem i takie może pierwsze wspomnienie związane z klubem. Wspomnienie z klubem? No chodzę, chodziłem i chodzić będę. Zacząłem na Dębcu. Próbowałem kopać w piłkę, gdzie mi się to nie za bardzo podobało. To było 50-lecie w 72 roku, ale ten piach tam na tym Dębcu mi nie pasował. Szczypał mnie w oczy, jak to mówię brzydko, i tam na tej Saharze, jak to Maciej Markiewicz powtarza. No jakoś nie było mi do tego, żeby grać, ale kibicować tak. No i od tego się zaczęło. Tutaj patrząc na Pana spiory, można znaleźć przeróżne kaczety. Więc nie wiem, od którego się zaczęło? Czy pamięta Pan, który był być może pierwszy? No to ta oznaka w 72 roku na 50-lecie, taka malutka tam jest wbita w proporczyk, którą dostałem. Ja nie byłem jako piłkarz zasłużony czy coś, ale wiem, że w jakiś sposób mi ją czy wręczono czy coś. I tam to był trener, był Gogolewski i Wojciechowski. I tak, to nie, że to był pierwszy eksponat, ale jakoś tak. Czy można powiedzieć, że właśnie z tego względu może to jest najcenniejszy eksponat, czy może wymienił no Pan nie, coś innego? No są jeszcze inne rzeczy, są wartościowe rzeczy typu po moim ojcu, bo mój ojciec był kronikarzem Lecha Poznań, pracował na zlecenie i robił kroniki. Tam są 4 tomy, które właśnie widać na regale. Wycinał gazety, wycinki gazet. No jakoś też zacząłem zbierać gazety, wycinać gazety. Autografów piłkarzy nie, ale mam jednak, jak się okazuje, że parę bym mógł powiedzieć, że jakiś tam akcentów jest podpisanych, ale nie latałem za nimi tak, żeby mieć wszystkie autografy. Ale widzę też, pojawiają się zdjęcia z niektórymi z nich. Zdjęcia to od momentu, kiedy zacząłem chodzić na bale piłkarza, a chodziłem na wszystkie bale piłkarza, teraz tych bali piłkarzy nie ma, było ich chyba z 20. Robiłem to, pan Patroniak to robił w Głosie Wielkopolskim i wcześniej był, teraz mi wyleciało nazwisko tego organizatora. Chodziłem na wszystkie bale piłkarza, na wszystkie bale sportowca, no i zawsze starałem się z tym laureatem srebrnej piłki zrobić sobie zdjęcie. Potem dawałem jemu, wręczałem na przykład Manuelowi Arboledzie i prosiłem o koszulkę. I mam koszulkę, które nie są wyeksponowane, bo jest za mało miejsca. Wchodząc, na drzwiach znajdziemy wiele podpisów. Tak, bo te drzwi, które tu są za panią, za mną, właśnie powstały w 2014 roku, 31 grudnia. Gdyby tu wymalowałem to pomieszczenie i zacząłem zbierać autografy, w sensie, że ja pierwszy się podpisałem i napisałem sobie kustosz Muzeum Lecha Kibol. I tak się zaczęło, że tych autografów, tych podpisów, tych osób odwiedzających jest bardzo dużo. No już parę osób niestety nie ma wśród nas, ale
pozostaje pamiątka i te drzwi już są historyczne. Sygnalizuje Pan, że czasem te koszulki udało się gdzieś zdobyć od piłkarzy, ale też jak rozmawialiśmy sobie poza kamerą, padło, że wiele osób, które Pana tutaj odwiedza, przynosi pewne kaczety. No tak, nie jestem w stanie tego i za to chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, bo mam okazję, wszystkim darczyńcom, którzy tutaj się przyczynili też do zbiorów. Przykład ostatni 32 szale przez Arkadiusza Kasprzaka, byłego prezesa Lecha Poznań. Także to był dla mnie bardzo duży zaszczyt. Ja nie mówię, że patrzę na to siłą pieniądza, ale no fajna rzecz. Nawet jak ktoś przyniesie szklankę, ostatnio ktoś mi przyniósł szklankę z małym emblematem Lecha Poznań, mówi, tu masz, mi, bo u mnie to tam stało i się kurzyło czy coś, a u ciebie. I mam tego coraz więcej, ale nie jestem w stanie przypomnieć sobie, co od kogo dostałem. Jakby pani mnie zapytała, kto dał coś, to nie jestem w stanie tego dotrzeć. Też spotkałam się z wypowiedzią bodajże na którejś z stron lokalnych tutaj, której udzielił Pan krótkiej rozmowy, krótkiego wywiadu, że wspominał Pan o innych sekcjach, więc pytam, czy może przedstawicieli innych sekcji tutaj też ma Pan jakieś kaczety, czy tam, nie wiem, wycinki z kaset na przykład? Oj, znalazłbym programy, bo dostałem od Rysia Markwica, bo wymienię jego nazwisko, bo mi teraz przyszło na pamięć, dał mi dużo programów meczowych właśnie koszykarskich i one są wszędzie, nie wszędzie, tylko one są, ale to nie jest wszystko, ja nie mówię skatalogowane, uszeregowane, czy powiedzmy poukładane, no jest to ułożone jakoś, bo tam jest, ale jeszcze taki ornung, poznański porządek wypadałoby zrobić, bo parę rzeczy koszykarskich znalazłoby się tu w tym pomieszczeniu. To może zapytam tak, czym dla Pana generalnie jest Lech Poznań? No od urodzenia, od małego chodziłem, chodzę i chodzić będę, ta miłość jakaś jest. No zdrowia mi na razie starcza, ochoty i siły też. Chciałbym coś dobrego jeszcze zrobić dla tego klubu, ale nikt nie wyciąga ręki w moją stronę. Czy uważa Pan, że właśnie ta pamięć historyczna dla takiego klubu jak Lech Poznań, które nieraz przecież było takie hasło, duma i tradycja, że no, jest to coś, co warto kultywować, szczególnie w tym młodszym pokoleniu, które wiemy, że czasem niekoniecznie interesuje się tym, co było. No tak, nie wiem, może się komuś narażę, no ale jednak to jest klub, który ma tradycję i 100 lat i czekamy na to, żeby było i powstało muzeum, które jest potrzebne, bo każdy klub, ostatnio byłem i to mogę powiedzieć na łamach tutaj telewizji, że byłem w Muzeum Legii Warszawa, które poznaniacy nienawidzą, a ja poszedłem ze względów historycznych, bo ja oglądam wszystkie stadiony, ja nie mówię na świecie, byłem na różnych stadionach i zawsze interesuje mnie historia danego klubu. Chelsea w Londynie, czy Legia Warszawa. Nie będę wymieniał, bo byłem na wielu, wielu stadionach. I dlaczego u nas nie ma? Zadaję takie pytanie. Padło już, że jest to pierwsze takie muzeum w okolicy, ale czy słyszał Pan może, że są osoby, które mają podobne zbiory? Tak, jest Wojtek Dera, którego też pozdrawiam. Ma w domu też prywatne swoje zbiory. Miał wystawę na Góreckiej w takim biurowcu. Byłem u niego na wystawie, on zresztą też był u mnie w moim muzeum. Także to parę osób w Poznaniu znalazłoby się, no może nie takich wariatów jak ja, no może, ale może są więksi, a siedzą cicho. Niech się odezwą. To jest w ogóle niezwykłe hobby, jak tak myślę, czy też wydaje mi się kolekcjonowanie programów meczowych, czy takich pamiątek. To są rzeczy, które teraz są bardzo mało popularne. No tak, bo kiedyś myśmy zbierali bilety, mam tam, nie będę wstawał teraz, mam bilety, to trzeba wszystko też pokazać ludziom. Kupowane bilety, drukowane, że to było Lech, Górnik, Zabrze, godzina ta i ta, a teraz wszystko jest drukowane, jak to się mówi, nawet telefonem się wchodzi na stadion i nie ma co zbierać. Od programów Lech uciekł, były programy, kupowałem programy, od pierwszego mam wszystkie. Skończyło się. Co to, nie ma o czym pisać? Były kroniki wydawane przez Lecha Poznań. Nie ma o czym pisać? Czyli co, nie mamy sukcesów i nie ma o czym pisać w tych książkach, w tych kronikach. Też odwołując się oczywiście do naszego poprzedniego odcinka z panem Maciejem Markiewiczem, trudno nie wspomnieć, czy też poświęcić trochę więcej czasu, bo myślę, że to jest postać, której warto poświęcić sporo czasu, panu Teodorze Anielen, wybitna postać historii Lecha Poznań. No miałem tylko okazję, przyjemność poznać pana Czapczyka, tylko jedynie tego i właśnie też przed śmiercią, ja nie mówię, że przed śmiercią czekałem na coś, tylko
mówiliśmy, miałem go odwiedzić, on mi miał też coś jeszcze przekazać. Tak samo pan Gogolewski, który też mieli coś dla mnie. Ale ja tak nie ingerowałem w ich życie, żeby tam iść i pukać do drzwi. Panie, daj mi pan te pamiątki, daj mi pan te pamiątki. Ale oni już wiedzieli o tym, że ja mam takie zbiory, że przekazać bym warto było. A za dużo, tam z tamtego okresu za dużo pamiątek nie mam. Typu koszulki starej takiej, typu od Anioły, od Czapczyka, czy od Białasa, od znanych ludzi, którzy to trio słynne ABC, które zgrało w Lechu Poznań. I od tego się może zaczęła też ta historia do ABC, potem pierwsza, druga liga, pierwsza wejście po latach do pierwszej ligi, 72 rok, ta ekstraklasa, potem ten nieszczęsny spadek do drugiej ligi i teraz powrót, no i z takim efektem i z takim skutkiem, jaki mamy, to mamy do dziś. Tutaj warto przypomnieć, tercet APC Anioła Białas Czapczyk powstały w roku 1949, gdy Henryk Czapczyk ku zaskoczeniu wielu zdecydował się na przeniesienie z Warty do Lecha. Tak jest, dokładnie. Tutaj tercet APC no, wiele radości poznaniakom musiał sprawić. No tak, no ale potem były też ataki dobre, te, które ja pamiętam, były bardzo dobre ataki, bo był Włodek Wojciechowski, Roman Jakubczak, i których poznałem po latach osobiście, znam ich do dziś, bo czasem widzę, na Silverze siedzą, rozmawiamy, Tadeusz Płotka, nieżyjący już tam, no Lesiewicz, którego też znałem. To była wtedy paka, która weszła w 72 do pierwszej ligi i ja się na nich wychowałem. Potem dochodzili Okoński, Miłoszewicz, inni, Pawlak, Rzepka. No potem już się zaczęły robić dobre nazwiska, dobre zaczęły grać w Lechu, nie? No i tym się interesowałem i kibicowałem im i kibicuję do dziś. No. Wiele osób twierdzi, że tego Lecha, którego znamy teraz, którego znamy właśnie z lat, o których pan mówi, nie byłoby właśnie dzięki, gdyby nie takie postacie jak właśnie Teodor Anioła, czy Edmund Białas, czy Henryk Czapczyk, którzy no, stworzyli taką troszkę potęgę w pewien sposób Lecha. No, szczególnie tutaj się wymienia właśnie Teodora Anioła, który no, przez lata, no, 16 lat, no, kto by teraz pomyślał, że zawodnik może grać 16 lat praktycznie w jednym klubie. No, oczywiście tutaj nie licząc tego krótkiego epizodu warcianego. No, był Hirek Barczak, który też miał ileś lat, ileś meczy i rekord jakiś też można by teraz zajrzeć w kroniki, bo nie jestem aż tak dobry, żeby cyfrowo wszystkich znać, ale wiem, że miał bardzo duży staż Hieronim Barczak. Teodor Anioła to postać w ogóle, której wręcz zawodnicy się bali. Znalazłem cytat Tomasza Stawiszyna, dwukrotnego olimpijczyka i wieloletniego zawodnika warszawskiej Gwardii, który wprost przyznał, że on się bał przeciwko niemu grać, że był to taki zawodnik, który no, niejednego obrońcę, niejednego bramkarza przestraszył. I też właśnie a propos kronik, z jednej z książek można przeczytać, że nawet sami koledzy zespołu czasem tutaj żartowali, że to taki boiskowy diabeł, który jak biegnie na bramkarza rywala, to, no to ten rywal się naprawdę obawia, że tutaj zaraz może się coś wydarzyć. To chyba najlepiej pokazuje właśnie też kunszt tego kracza. Żeby pokazać, jak Teodor Anioła był też wielkim kraczem, warto być może tutaj przytoczyć niektóre nagłówki. Lech to Anioła, Anioła to Lech. Też wielokrotnie powtarzało się, że jest niezniszczalny po prostu, zważywszy na jego osiągnięcia. Zawodnicy się zmieniali wielokrotnie, też można powiedzieć, że w tym czasie właśnie od 1950, czy też nawet trochę wcześniej, gdy Lech awansował do tej wtedy pierwszej ligi, dzisiaj byśmy powiedzieli ekstraklasy, to tych lat 60., gdzie skończył karierę, no, tych zawodników trochę było. Nikt nie potrafił dorównać, czy to tercetowi ABC, czy samemu Teodorowi. W pewnym momencie w Lechu było dwóch aniołów i tutaj wcale nie mamy na myśli Jana Anioły, czyli brata młodszego Teodora, tylko Rafała Anioły, który przyszedł, pozwolą Państwo, że sprawdzę, żeby tutaj przypadkiem nie popełnić błędu, ze Stali Rzeszów w 1958 roku. No i praktycznie ci dwaj panowie przez dwa sezony z sobą grali. Oczywiście Teodor na pewien czas, tak jak chyba wspomnieliśmy, trafił do Warty, jednak powrócił. No i tutaj rywalizacja obu panów była bardzo ciekawa. W 59 roku w plebiscycie Ekspresu Poznańskiego na najlepszego sportowca Wielkopolski Teodor Anioła zajął drugie miejsce, mimo że właśnie Rafał go wyprzedził, jeśli chodzi o bramki, aż 2 trafieniami, więc ta rywalizacja trochę, można powiedzieć, napędzała wtedy atak Lechitów i myślę, że jest to
Historia warta też podkreślenia, bo być może nie każdy jest tego świadomy, a tutaj no też można takie smaczki tak zwane w tej historii znaleźć. Pewnie pan się zgodzi, że tych smaczków w historii Lecha jest całkiem sporo. Tak, tych smaczków jest trochę sporo, tylko mnie w tym okresie nie było jeszcze na świecie. Jak pani mówi, tam 50. któryś rok, a potem 59. to już byłem, ale byłem za mały, żeby się interesować tą piłką, a tak mówię, że... No teraz no nie ma takiego, nie ma czym porównać tych ataków obecnych, czy z lat 80., 90., nie ma jak porównać do tego tria, do tego tercetu ABC, który był wtedy szalony i bardzo dobry. Bodajże 35 spotkań tercetu ABC, 66 bramek strzelonych przez wszystkich tych trzech panów, aczkolwiek tylko w dwóch udało im się wszystkim wpisać na listę strzelców, niemniej. Tak jak w Barcelonie swego czasu mieliśmy trio MSN, czy też inne kluby, teraz PSG, można powiedzieć, ma no, niesamowite wrażenie robiące atak, tak kiedyś być może, można powiedzieć, że to ABC właśnie było takim triem, którego zazdrościło nam nie tylko polskie zespoły. Czyli to były początki tria porządnego, które teraz biorą przykład inne kluby, ale niestety u nas w Lechu jakoś nie było takiego podobnego tria. Miejmy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję. Doczekamy dobrych czasów. Jesteśmy dobrej myśli i myślę, że tak będzie. Oby. Tak, jest to kawał historii też tutaj w tym miejscu, proszę mi uwierzyć, czuć tą historię i miejmy nadzieję, że takich miejsc będzie coraz więcej. Osób takich jak pan, którzy szanują historię, to którzy zachęcają, żeby ją badać, ją śledzić w pewien sposób. Że będzie takich osób coraz więcej i też mam nadzieję, że uda nam się poruszyć bardzo podobne, być może równie ciekawe aspekty też w następnym odcinku naszego programu. No ja chciałbym zachęcić władze Lecha, żeby się w końcu zastanowiły nad tym, żeby zrobić to muzeum, bo ja nie mam zamiaru to w skrzyniach trzymać i chować to, tylko ja chcę pokazać to ludziom, to co zdobyłem, to co mam. Żeby ludzie to oglądali, nie tylko ja, albo wybrani, którzy przyjdą tutaj do mnie na małe spotkanie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, dziękuję za możliwość zobaczenia. Ja no i do zobaczenia na stadionie, nie wiem. Zachęcam również do obejrzenia naszego poprzedniego odcinka z panem Maciejem Markiewiczem oraz myślę, że tutaj właśnie zachęcamy do odwiedzin. No i przez kontakt przez panią prowadzącą zapraszam tu ktoś telefonicznie, zapraszam po uzgodnieniu terminu, zapraszam, wszyscy mogą wejść.